słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Podobnie jak mnie zna Ojciec, a ja znam Ojca, życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego. I nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego miłuje mnie Ojciec, bo ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. Oto słowo Pańskie. Ja jestem dobrym pasterzem. Dwukrotnie słyszymy te słowa w tej Ewangelii. Zobaczmy, że Jezus wskazuje na samego siebie, mówiąc o dobrym pasterzu. Nie mówi o kimś innym. Nie pokazuje palcem na kogoś drugiego. Ale mówi: ja jestem. W tym wyrażeniu ja jestem dobrym pasterzem. On obiecuje swoją obecność w naszej drodze, w naszym życiu, w naszej codzienności. Ale też obiecuje, że będzie dobry i że będzie nas prowadził. Zobaczcie, kochani, że my często myślimy i często tak modlimy się do Boga, który najpierw jest srogi, najpierw surowy, najpierw sprawiedliwy. Czy myślimy zawsze o Bogu, który jest dobry? Nawet wtedy, kiedy zgrzeszymy, kiedy odejdziemy od Niego. Czy mamy taki obraz Boga przed sobą? Czy wierzymy w te słowa, które On wypowiada? Ja jestem dobrym. Dobrym pasterzem. W tym zdaniu jest Jego zapewnienie. I zarazem prośba, żeby się Go nie bać. Żeby nie bać się Boga, w którego wierzę. To się wydaje niby banalne i proste. Ale czy faktycznie na poziomie naszego serca, naszego sumienia tak się dzieje? Czy wierzę w Boga, który jest dobrym pasterzem? Który jest Bogiem pełnym dobroci? Pasterz prowadzi. To jest jego zadanie. Prowadzić to nie to samo, co towarzyszyć. Zobaczcie, że żaden prawdziwy, autentyczny pasterz, on nie towarzyszy swoim owcom. Ale on je prowadzi. On jest albo z przodu, albo z tyłu, ale wiadomo od razu, kto ma władzę. Kto panuje. On wie, jak to robić. Myślę sobie, że my musimy się zgodzić na takiego Boga, który chcąc być naszym pasterzem, musi nas prowadzić, a nie towarzyszyć tylko. Jeśli Jezus będzie naszym kumplem, naszym nawet dobrym, ale jednak kolegą, to wtedy w nas nie będzie uległości, zgody na to, żeby być przez Niego prowadzonym. I to jest wielkie niebezpieczeństwo w życiu duchowym. Pozwolić na to, żeby Bóg
siedział obok mnie na równi ze mną. Żeby był taki, że mnie poklepie po ramieniu, ja go szturchnę łokciem i będziemy tak ze sobą na równi. On chce być pasterzem. On chce nas prowadzić. Taka jest jego rola, takie jest jego miejsce. On musi być na czele mojego życia. Wtedy wszystko ma swoje proporcje, swój układ taki, jaki on chce, żeby miał. To jest ważne pytanie. Czy ja pozwalam Panu Bogu być Bogiem? Czy w moim sercu jest wewnętrzna zgoda na to, że ja się dam prowadzić? My, kochani, możemy tak się skutecznie oszukiwać. To może być gdzieś na najniższych pokładach naszego serca. Ale szczerze trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, czy jestem wobec Boga uległy. Wobec Jego woli, wobec Jego słowa, Jego planu na moje życie. Dziś w tej Ewangelii mowa o owcach. Kiedy mowa o owcach, to my nie lubimy być traktowani stadnie. My wyczuwamy, że to nie chodzi tylko o, że ta Ewangelia nie mówi o zwierzętach, ale to my jesteśmy tymi owcami, a On jest naszym pasterzem. Ale rzeczywiście tak jest, że my w oczach Pana Boga chcemy być traktowani wyjątkowo, indywidualnie. Chcemy być kimś jedynym w swoim rodzaju. I myślę sobie, że dobrze, że mamy takie pragnienie. Bo od Boga mamy prawo tego oczekiwać. Przecież Bóg jest Bogiem. On na każdego z nas faktycznie tak patrzy. Kiedy my modlimy się do Boga, kiedy wołamy do Niego, to On nie patrzy na nas jako na masę, na rzeszę ludzi, na jakiś lud bezimienny. Ale dla każdego z nas jest cały, jest pełny w tym momencie. To jest piękna funkcja Boga. Że On na nasze powiedzenie, na naszą prośbę, na nasze wezwanie jest cały dla nas. Jedna pani kiedyś powiedziała do mnie: przyksiędza, co ja się tam Bogu będę naprzykrzać z moimi problemami, kłopotami, sprawami? On ma tyle ludzi. Cały świat. To jest ciekawa intuicja. To jest ciekawa intuicja. Że można pomyśleć, że Bóg, że my dla Boga jesteśmy nieważni. Jesteśmy gdzieś daleko. Że gdzieś się schowamy. On potrafi być cały dla nas. On taki chce być. Dlatego w tej Ewangelii wypowiada słowa, też dwukrotnie je słyszymy, ja znam je, mówiąc o owcach. Ja znam swoje owce, a one mnie znają. Co to znaczy? To znaczy właśnie znamy indywidualnie, każdego po imieniu. Dla Boga znać kogoś równa się nie tylko wiedzieć o Nim wszystko, ale również być blisko z Nim. Na tym polega też starotestamentalne rozumienie słowa znać, poznać. Dobry pasterz będzie zawsze blisko swoich owiec. On je będzie znał. To ważna cecha pasterza. Być blisko. Tylko wtedy możemy znać. Z odległości nie zobaczymy. Kiedy jest za duży dystans, dobrze nie poznamy. Wszystko będzie takie odległe. Albo będzie pro forma. Bardzo zewnętrzne. Potrzeba bliskości, by znać, by poznać. Być owcą to umieć słyszeć i rozpoznawać głos pasterza. Zobaczcie, są zwierzęta, które idą po węchu, a owca, o której czytamy w tej Ewangelii, idzie zawsze za głosem. Choćbyśmy przy stadzie postawili wielu ludzi i kazali wołać, nawoływać stado, gromadzić je wokół siebie, to jeśli to nie będzie pasterz, to one nigdy nie pójdą, bo wyczuwają, że to jest inny głos.
że to jest obcy głos, że to nie jest głos pasterza. I my też musimy mieć w sobie taką i roztropność, i czujność, by nasłuchiwać tego, co pasterz mówi, jaki jest jego głos. Wydaje mi się, kochani, że cała trudność dzisiaj polega na tym, żeby w tej kakofonii dźwięków, w tej sumie hałasów tego świata, właściwie nauczyć się rozpoznawać głos Pana Boga, który wcale nie wyróżnia się siłą głosu. Nie wyróżnia się siłą głosu. Gdzie to będzie brzmiało? I jak to w nas będzie brzmiało? Wydaje mi się, że przede wszystkim to będzie głos sumienia. Po pierwsze głos sumienia. Jeśli ono jest dobrze uformowane, jeżeli mamy wrażliwe sumienie, to właściwie usłyszymy głos Pana Boga, który niejednokrotnie czasem będzie głosem ciszy. Zawsze mnie to fascynowało, jak czytałem u Benedykta XVI, jeszcze on to napisał jako kardynał Ratzinger, który mówił, że żeby się nauczyć z Bogiem pięknie rozmawiać, ale żeby nie mieć w sobie takiej iluzji, że On będzie mówił naszym językiem. Cisza jest głosem Pana Boga. Ale my musimy mieć w sobie wolność i pewnego rodzaju zdrową pustkę po to, żeby ten głos mógł dojść. Żebyśmy my ten głos mogli usłyszeć. I drugim takim miejscem, gdzie warto nasłuchiwać głosu Pana Boga, to będzie nasze, nazwijmy to, niespokojne serce. Jeżeli będziemy czuli, że to serce się cały czas jakoś trzęsie, telepie w środku, że nie jest obojętne, że nie jest neutralne na to, co się dzieje wokół nas w naszym życiu, no to może bardzo dobrze, bo to może być głos Pana Boga, który nie wolno zbagatelizować, odrzucić. Niebezpieczeństwo będzie polegało też na tym, że niejednokrotnie my będziemy czuli całym sobą, że to On mówi do nas, że to dobry pasterz wypowiada swoje słowo w naszym kierunku. I porażką będzie to, kiedy będziemy chcieli sobie zasłonić nasze zmysły, zatkać uszy. Wtedy jest nasza bieda. Wtedy jest nasza porażka. Czujemy prawdę. Słyszymy prawdę. Mamy pewność, że Bóg mówi. I tego nie przyjmujemy. Na to nie chcemy się zgodzić. Życie moje oddaję za owce. To jest właściwie centralne zdanie tej Ewangelii. Zobaczcie, że żeby wypowiedzieć tą myśl, to trzeba być człowiekiem dobroci i miłości. To jest warunek dobroci i miłości Pana Boga. Nie da się oddać życia, jeżeli nie jest się dobrym i prawdziwie się nie kocha. Miłość właśnie na tym polega, że my to życie musimy tracić, poświęcać je. Oddawać życie. Wtedy kochamy. Wtedy miłujemy. Wtedy miłość ma najpiękniejszy, najpełniejszy, najbardziej słodki smak. Musimy się cały czas tego uczyć. Bo nasze przyzwyczajenia, nasz stary człowiek będzie nas odrywał od tego, by tracić, by zostawiać, by poświęcić. Zawsze w tą niedzielę, czwartą niedzielę Wielkanocy, sporo w Kościele mówi się o powołaniu, o powołanych. Prosi się wiernych o modlitwę za tych, w którym gdzieś głos Pana Boga wybrzmiewa. Zawsze modlimy się w Kościele o liczne święte powołania. Ja myślę sobie, że może wystarczy, jak się będziemy modlić o dobre powołania. Tu nie chodzi o kategorię ilości, o liczbę, o ilość. Może bardziej chodzi o jakość. A świętość
ona przyjdzie albo nie w wyniku tego, jak będzie żył powołany. Ona się pojawi albo nie. My prośmy Boga o dobre powołania. Niech to będzie takie minimum, taki fundament, który potem będzie mógł się formować, kształcić. Ja pamiętam, że moje powołanie, ono zaczynało się gdzieś w tym kościele tutaj. Ja przychodziłem jako student, ale w tym kościele, kiedy się modliłem, to byłem przekonany na początku, że Pan Bóg ma dla mnie inną drogę, że ja inaczej spędzę życie. Że będę robił coś innego. Były inne pasje, inne zainteresowania, inne plany, inne pomysły. I gdzieś w pewnym momencie usłyszałem jakiś domniemany głos, który na początku nie jawił się jako głos wielkiej mocy, siły panowania. Nawet to nie był głos pewny. Powiedziałbym, że to jest głos propozycji, przypuszczenia. Brzmiało to trochę jak głos pewnego zaproszenia i oferty. Ale równocześnie miałem poczucie ogromnej, wielkiej, stuprocentowej wolności. Że jeśli nie odpowiem pozytywnie na zaproszenie, to też się nic nie stanie. To Bóg mi będzie błogosławił w innym sposobie życia, w innej drodze. Wybrałem, wydaje mi się, tak jak powinienem wybrać. I tego wyboru nie żałuję. Módlmy się dzisiaj szczególnie o dobre decyzje w powołanych. Tu nie chodzi o to, żeby prosić szczególnie o tych, którzy będą księżmi, zakonnikami, siostrami zakonnymi, osobami życia konsekrowanego. Ale zobaczcie, że powołany jest tak naprawdę każdy. Każdy ma dar powołania. Chodzi o to, żeby właściwie odczytać i właściwie odpowiedzieć. Bo to jest propozycja Pana Boga na to, jak życie przeżyć w spełnieniu i w szczęściu. To tym jest powołanie. Mniejsza o to, co ja będę robił w tym czy w tamtym powołaniu. Ale Bóg, przychodząc z powołaniem, On chce uczynić moje życie spełnionym i szczęśliwym. Zobaczcie, mówi się czasem o powołaniu zawodowym. Do tych powołań można wybierać, zmieniać. Mogę robić to, mogę robić tamto. Ale powołanie życiowe już nie jawi się z taką wielością propozycji. Ja wybierając życiowe powołanie jednoznacznie określam się na całe życie. To jest jeden wybór. Jedno tak, jedno chcę, które wskazuje, daje odpowiedź nie co będę robił, ale kim ja będę w życiu. Nie co robić, tylko kim być. Niech ta niedziela dobrego pasterza będzie dla nas takim czasem, w którym będziemy dobrze wybierać, właściwie odpowiadać na zaproszenie i wezwanie Pana Boga. Ale też niech będzie takim czasem, w którym będziemy uczyć się uznawać Go za naszego przewodnika. Tego, który nas prowadzi. Że uznamy w Nim dobrego pasterza.